Hej, cześć, witam serdecznie. Nowy projekt na kanale, projekt, który tutaj na dzień dobry nie sprawia dobrego wrażenia, gdyż lekko się właściwie lekko się tnie naturalnie. Postanowiłem sobie w związku z tym, iż żar za oknem, a wrzucić sobie taki troszeczkę starszy tytuł. Tropico 5 oczywiście, gra, która jest takim troszeczkę city builderem, możemy zdecydowanie powiedzieć, troszeczkę będziemy mieli tu zarządzania, troszeczkę będziemy kombinowania mieli. El Presidente Arkadiuszo będzie starał się tutaj wszystko osiągnąć w jak najlepszym rezultacie. Przejdźmy sobie do nowej gry i rozpoczniemy absolutnie od samego początku. Przejdziemy sobie najpierw samouczek, następnie przejdziemy do kampanii. Kampanii mamy tutaj trzy właściwie, czyli całkiem sporo. Nowe oblicze świata, jest to główna kampania do Tropico. Następnie Perłowy Król, coś z dodatku jakiegoś. Tutaj mamy do czynienia, powtórzę po raz wtóry, z pełną wersją Tropico, ze wszystkimi dodatkami, jakie się pojawiły, DLC mniejsze, większe, kosmetyka, jak i rzeczy, które tutaj faktycznie zostały wprowadzone. Wszystko jest tutaj. Mamy jeszcze tutaj coś takiego jak Tukan Maltański. Kampania szpiegowska, w której El Presidente i Penultimo posuną się do wszystkiego, by zdobyć wypchanego ptaka. No tak, czyli tak troszeczkę na dzień dobry, bardzo ładnie. Myślę, że my najpierw sobie w ogóle wystartować z... pomijając samouczek, który oczywiście za chwilę przejdziemy, a z kampanią ruszymy sobie po prostu z nowym obliczem świata. Zobaczymy, jak nam pójdzie ta kampania, jeżeli uda się ją przejść. To wzięlibyśmy sobie misje, które tutaj są. Misje również mają swoje jakieś tam założenia, które musimy spełnić, aby daną misję ukończyć. Tutaj na przykład taki superkomputer. Tu mamy jakiegoś łapać tego tukana. Zobaczymy sobie te misje w przyszłości oczywiście, jeżeli seria się przyjmie. Na razie to będzie taka zagrarka, powiedzmy sobie. Czyli coś, co będzie... będę badać, czy to się faktycznie jakoś ogląda, czy nie. I będziemy sobie pomału Tropico przechodzić. A tymczasem proszę bardzo, samouczek, jedziemy. Tu są bardzo ciekawe hinty ogólnie, tak sobie też pograłem troszeczkę wcześniej, poczytałem, że tutaj jacyś goście w lektykach kazali się nosić, bo ktoś strzelił focha, królowa Elżbieta, z tego co pamiętam, strzeliła focha. Gościu się w lektyce kazał tam jej wozić przed jej domkiem. No można i tak. Welcome to Tropico, prezydenty. A więc rozpoczynamy. Penultimo, to będzie nasz doradca. Witaj w Tropico. A, witaj w Tropico, prezydente. To ja, twój wierny doradca i największy fan, Penultimo. Przypomnę ci, jaką frajdę sprawia bycie dyktatorem, wykrzykuje. Liczby widoczne nad minimapą określają twój budżet i populację, jak i poparcie. Obecnie Tropico jest kolonią brytyjską, wartość obok kalendarza, czyli tu jest ta wartość, wskazuje więc pozostałą liczbę lat i miesięcy twoich rządów jako gubernatora. Kliknij przycisk OK, aby przejść dalej. Kamera umożliwia ci obserwowanie. No te pierwsze rzeczy to oczywiście przejdę, nawet nie będę ich czytał. Oddalenie, przybliżenie, przesunięcie. Możemy sobie oczywiście pod dowolnym kątem naszą kamerę ustawiać, to jesteśmy my. Tutaj informacja na temat samouczka, właściwie zadań, które są różnymi celami do osiągnięcia, umożliwiają ci przyczynienie i poczynienie postępu w misji. Niektóre będą powierzane nam bezpośrednie, inne mają znaczniki, które pojawią się w twoim mieście. Wszystkie aktualne zadania są widoczne po prawej stronie. Oczywiście tutaj znaczniki zadań wyglądają tak. No okej, cel ukończ wszystkie zadania samouczka. I oczywiście, proszę bardzo, mamy tych zadań tutaj kilka. Możemy sobie oczywiście zatrzymywać czas. Tutaj symbolizuje to ikona przysłowiowej pauzy. Możemy również ten czas przyspieszać. Tu mamy jakieś opcje. No i oczywiście chciałem pokazać, jakiego siebie zrobiłem. Będziemy mogli to z czasem oczywiście zmienić. Czy to jestem ja? Nie, to nie jestem ja, tylko generalnie. A zresztą do tworzenia bohatera również dojdziemy z czasem przy głównej osi fabularnej. To jest w każdym bądź danym razie nasz lider tutaj na wyspie. Prezydente,
konto w banku szwajcarskim, tu będziemy odkładać takie pieniążki, które, że tak powiem, będą sobie gdzieś tam na nas czekać. Oczywiście później sobie będziemy mogli je wydać. Posiadamy również umiejętności. My jesteśmy tutaj brygadzistą na chwilę obecną. Mamy to na poziomie pierwszym, oczywiście możemy to rozwijać, naszą umiejętność z czasem. Efekt kierownika zwiększa wydajność, ale zmniejsza jakość pracy o 10. Oprócz tego efektem globalnym całkowita wydajność budynków produkcyjnych zwiększona o 2. Będziemy oczywiście mogli z naszego El Presidente zrobić sobie jakiegoś brygadzistę na przykład. No nie wiem, czy to godne, czy niegodne. Chyba nie bardzo. Przejdźmy do zadań. Pora na oficjalną inspekcję, prezydente. Aby wybrać budynek, kliknij go lewym przyciskiem myszy. Oczywiście tutaj informacje. No to wejdźmy sobie do naszego zamku i tu mamy wszystko ładnie rozpisane. Budżet będziemy mogli sobie podnosić bądź zmniejszać. Oczywiście budżet związany jest z wydajnością naszych pracowników w danym budynku. Mamy tutaj całą masę kierowników. Wszyscy są kierownikami oczywiście. Znaczy nie mamy żadnego kierownika. Możemy sobie zatrudnić, to są nasi potencjalni kierownicy. Można będzie ich z czasem oczywiście wybrać. Mamy tutaj dynastię. Cristóbal Reyes, naszym prezydentem. Tutaj mamy pracowników oczywiście. Efektywność. To wszystko będzie nam wytłumaczone z czasem. Oczywiście mamy również opis danego miejsca pracy. W tym przypadku jest to Forteca Rządu Tropico, pałac. Idźmy więc dalej. Każdy prezydent ma specjalne moce. Jedną z nich jest kontrolowanie czasu. No i tutaj oczywiście samouczek na temat przyspieszania, jak i zwalniania czasu. Tutaj to jest wszystko ładnie wytłumaczone, ponieważ jesteś najbardziej niesamowitą osobą na świecie. Możesz sprawić, że czas zacznie płynąć szybciej, jeśli masz taki kaprys. Wystarczy, że wciśniesz przycisk przyspieszenia. No i oczywiście możemy sobie przyspieszyć, możemy sobie zwolnić. Dobra robota! Duża prędkość przydaje się, kiedy trzeba czekać na wzniesienie budynku czy wyeksportowanie wyprodukowanych towarów. Kiedy sytuacja zacznie się wymykać spod kontroli, możesz również spowolnić, a nawet zatrzymać czas. W trybie pauzy nie poczynisz postępów w zakresie zadań, ale możesz wydawać rozkazy. Także to mamy dobre. Pierwsze zadanie zostało wykonane. Tutaj jeszcze... Nie wiem, dlaczego nam się nie zaznaczył ten samouczek. Dobra, poszliśmy już w kierunku wybierania budynków. Udało nam się to ogarnąć. Władca, który nie słucha podanych, może skończyć po niewłaściwej stronie w czasie zamachu stanu. Wybierz teraz jednego z tropikańczyków. Tu oczywiście, prócz tego, że każdy z budynków ma swoje statystyki, również każdy z ludzi, którzy na Tropico przebywają, mają swoje potrzeby, mają swoje lata, mają swoje wykształcenie i oczywiście informacje, gdzie mieszka, jaki wykonuje zawód, jaki jest jego majątek, prócz tego aprobata. Aprobata oczywiście jest takim stosunkiem do władzy na Tropico, przynajmniej tak to sobie na chwilę obecną tłumaczę. I to by było na tyle. Gra ogólnie na swoje lata wygląda całkiem spoko oczywiście. No i proszę, teraz przejdziemy do budowy dróg. Swoją drogą, no zresztą zaraz tutaj przybliżę. Nasi ludzie przemieszczają się tu takimi troszeczkę rikszami, przewożą towary, żyjemy sobie, tu mamy również epoki. To wszystko będzie z czasem wytłumaczone. Nie chcę za bardzo wyprzedzać faktów. Infrastruktura to niezwykle ważny element każdego państwa. Ta kopalnia rudy żelaza nie jest połączona z żadną drogą. To znaczy, że nie będzie można wyeksportować wydobytych z niej minerałów. Aby wybudować drogę, oczywiście tutaj jest krótki instruktaż. Ja już mniej więcej wiem, jak się drogi buduje. Do tego jeszcze doszedłem. Nie będę ukrywać, w Tropico grałem 200 tysięcy lat temu. I troszeczkę wszystkiego nie pamiętam. Okej, udało nam się wybudować drogę, świetnie. Twoja kopalnia jest już połączona z resztą świata. Kierowcy przewiozą rudę do portów, trafi na następny statek, który tam przycumuje. I oczywiście informacja o tym, iż statki przybywają do portów co najmniej raz w roku, my będziemy w stanie częstotliwość owych statków zmieniać. No i tutaj oczywiście nasi ludzie zasuwają z tymi rikszami, przywożą towary do kopalni, ewentualnie z tej kopalni owe towary zabierają. Tutaj mamy wszystko przygotowane na składzie, mamy to rozbite. Jak widać, żelazo jest surowcem, pozostało dość sporo. Miesięczna produkcja wynosi 306
sztuk, zysk całkiem niezły, także jest, jest ok. Dobra, naszym zadaniem wyeksportować rudę żelaza w ilości sztuk 100, ale zanim do tego dojdzie, następne zadanie. Zbudowanie solidnych fundamentów społeczeństwa to najważniejsze zadanie, prezydente. Pokażę ci, jak wznosić nowe budowle. Co my tu mamy zrobić? Mamy tutaj wybudować ośrodek misyjny, aby nasi ludzie troszeczkę z religią poszli w przód. W takim razie weźmy sobie ów ośrodek misyjny. Tu mamy oczywiście budynki podzielone na odpowiednie kategorie. Przypomina mi to troszeczkę, w takim dużym cudzysłowie, Frostpunka. Tylko tam zupełnie inny klimat. Tam znowu bardzo zimno, śmierć, głód i nędza III Rzeszy. No a tutaj znowu sobie żyjemy na jakiejś bananowej wyspie. Gorąco, upał. Ludzie raczej nie będą nam tak szybko umierać jak we Frostpunku. Aczkolwiek mechanika, jak i założenia bardzo podobne, tyle że światy troszeczkę inne. Co się tyczy samych budynków, które możemy sobie budować, właściwie zakładek. Mamy oczywiście tą infrastrukturę, gdzie mamy drogi, mamy tutaj elektrownie, stacje metra, to wszystko będzie z czasem nam opisywane, wymagane od nas, abyśmy wręcz to wybudowali. Mamy nieprzetworzone surowce, gdzie są rancza, plantacje, kopalnie. Mamy przemysł, oczywiście każdy z wydobytych surowców, który jest nieprzetworzony, może zostać przetworzony, tak jak na przykład prosta zależność, wybudujemy sobie drwala, drwal ścina drzewko, no i drzewko oczywiście będziemy mogli sobie przerobić na deski, ewentualnie będziemy mogli pójść sobie w fabrykę mebli i robić sobie mebelki na przykład, takie zależności. Oczywiście mamy tych różnych, różnistych przemysłowych budynków dość sporo. Następnie przemysł, towary luksusowe, oczywiście będziemy w stanie sobie budować gorzelnie, gdzie będziemy produkować odpowiednie ilości trunków do spożycia, będziemy mogli robić cygara, oczywiście wyspa tropikalna bez cygar jest jak żołnierz bez karabinu. Mamy tutaj oczywiście warsztat jubilerski, fabrykę pojazdów, to jest jakaś nowość tej gry w ogóle, znaczy tej gry, tego budynku w ogóle nie kojarzę. Fabryka czekolady również jakaś nowość, fabryka sprzętu elektronicznego, znaczy nowość dla mnie w sensie. Oczywiście, aby nasi mieszkańcy byli zadowoleni, musimy ich gdzieś umieszczać, aby mieszkali. Mamy tutaj różnego typu budynki mieszkalne, domki wiejskie, zwykłe rezydencje, czynszówki, bloki mieszkalne, nowoczesne bloki mieszkalne, także jest co robić. Tak, aby nasi ludzie się nie nudzili, możemy im wybudować różnego typu rozrywkowe rzeczy w postaci gospody, restauracji, plaży, cyrku, ogródka, czy dużego ogrodu, czy przetwórni śmieci, tak żeby się nie nudzili, będą sobie śmieci zbierać i zanosić na przykład. Luksusowe rozrywki, kluby nocne, muzea, klub lotniczy. Oczywiście możemy rozwijać na naszej wyspie, oprócz tego, że surowce wszelkiego typu, możemy również pójść w turystykę. To jednak zostanie odblokowane dopiero w etapie zimnej wojny. No to wszystko przed nami, wszystko nam się będzie pomału odblokowywać. Przejdźmy w takim razie do opieki społecznej i medii. Możemy wybudować sobie różnego typu warzywniaki, które poprawiają samopoczucie naszych mieszkańców, dostarczając źródło pożywienia. Możemy właśnie wybudować ów ośrodek misyjny. Zaraz do tego dojdziemy. Mamy naukę i edukację. Oczywiście musimy na naszej wyspie się rozwijać mentalnie. W takim razie możemy umieścić sobie biblioteki czy szkoły wszelkiego typu. Oczywiście gospodarka i stosunki międzynarodowe. W pewnym momencie pojawią się frakcje, dzięki którym będziemy dostawać pewne dotacje. Oczywiście w momencie, gdy z daną frakcją będziemy wchodzić w odpowiednie, najczęściej pozytywne komunikatywy. Biorąc pod uwagę, że z jedną frakcją wejdziemy w komunikatywę dobrą, to w drugą niestety siłą rzeczy wejdziemy w komunikatywę złą. I będziemy musieli tutaj to wszystko dobrze balansować, bo doprowadzi to do pewnego rodzaju ataków na nasze wyspy, jeżeli będziemy za bardzo stać po jednej ze stron. Przynajmniej tak sobie to wszystko tłumaczę. No i oczywiście budynki wojskowe. Nasza wyspa potrafi się bronić przed owymi atakami, między innymi właśnie tych frakcji, które się tutaj pojawią znikąd. Mamy tu również piratów, którzy również potrafią się pojawić z czasem. Także jesteśmy w stanie się przed tym wszystkim bronić za pomocą strażnic, fortów, koszar, baz wojskowych itp. itd. etc. Dobra, przejdźmy w takim razie do ośrodka misyjnego. Wybudujmy go sobie, powiedzmy tu. Ciach, ośrodek misyjny postawiony. Nasi ludzie już oczywiście z biuro budowlanego rozpoczynają pracę, zabierają surowce i zaczynają w budynek misyjny budować. Co jest najlepsze, przywożą tutaj te wszystkie riksze, zostawiają je na budowie i z automatu biorą się za robotę.
To jest nasze zadanie, czyli eksport rudy żelaza. Tu oczywiście mamy port, do którego sumują statki. I jak widzimy, następny statek pojawi się za miesiąc, a przybywają nam dwa statki w roku, czyli jeden na 6 miesięcy, tak to odczytuję. Możemy tutaj podnieść im budżet, wtedy będziemy mieli troszeczkę lepszą wydajność tego miejsca. Kierowników cały czas brak, do kierowników również dojdziemy z czasem. A teraz kulturalnie oczekujemy sobie, aż nasi budowlańcy ukończą budynek ośrodka misyjnego. Możemy oczywiście przyspieszyć budowę, kosztuje nas to pieniądze, które mamy tutaj nad mapą. 2000, oczywiście cena jest uwarunkowana od budynku, także tutaj, ale na razie nie mamy takiej potrzeby. Udało nam się wybudować ośrodek misyjny i zaraz nasz wierny towarzysz, obywatel, pomocnik nas tutaj poinformuje o tym fakcie, chociaż niekoniecznie. Oczywiście potrzebujemy w pewnych budynkach wykształconych tropikan i ich trzeba będzie często ściągać, bo do momentu, gdy nie posiadamy szkoły, tak aby nasi wykształceni ludzie kształcili niewykształconych, no musimy ich, że tak powiem, ściągać z zagranicy. To nie są tanie rzeczy, to nie są tanie rzeczy. Jakość usług 40, jakość usług jesteśmy w stanie też właśnie podnieść dzięki temu, iż podniesiemy ten budżet. Kierowników będziemy dodawać z czasem. Szkoła średnia tutaj jest oczywiście potrzebna i niezbędna, aby funkcjonował ośrodek misyjny. No i widzimy już dwóch, czyli jakiegoś biskupa, księdza Nuniusza, jak i jakąś siostrę Aminde Garcia. Możemy jej, o kurczę, możemy jej się przyjrzeć. No oczywiście przez przypadek absolutnie ją spacyfikowałem i wyrzuciłem. No i przypłynął statek. Naszym zadaniem teraz jest tylko wyeksportować rudę żelaza i to będzie ostatni z zadań w tym samouczku. Proszę bardzo, dźwig rozpoczyna załadunek towarów. Towary są oczywiście wyciągane znikąd. No i proszę bardzo. Dobra robota. Penultimo. Penultimo. Jesteś najlepszym przywódcą, prezydente. Z tobą u steru wszystkie nasze sny się ziszczą. Ach, ten optymizm. W następnym samouczku poznasz podstawy gospodarki i badań oraz nauczysz się odkładać pieniądze na koncie w szwajcarskim banku. No oczywiście nie mi trężąc, przejdźmy sobie do następnego samouczka. Welcome to the second tutorial. It will teach you how to research new technologies. Zarabianie pieniędzy, no, czyli podstawa oczywiście. Witaj w drugim samouczku. Nauczę cię, jak badać nowe technologie, stworzyć stabilną gospodarkę przynoszącą zyski i wydawać dekret. Nasze zadanie zawsze jest napisane tutaj na początku samym. Ukończyć wszystkie zadania samouczka, będzie ich 12, czyli dość sporo. No i proszę bardzo, to co wybudowaliśmy w poprzedniej misji mamy, chociaż... Tak, dokładnie to wygląda tak samo. Zobaczmy, co mamy tutaj. Aby móc badać nowe technologie, musisz najpierw zbudować bibliotekę. W takim razie od razu... Oczywiście nie musimy zawsze przyjmować tych zadań. W pewnym momencie, zresztą to dopiero samouczki musimy przejść wszystkie naturalnie, ale... Gdy przejdziemy do fabuły, tam będziemy mogli przyjmować zadania, ale niekoniecznie będziemy musieli. I to będzie wszystko wiązać się z pewnymi narzuconymi na nas bonusami, pozytywnymi bądź negatywnymi. Z reguły te zadania będą również związane, niektóre przynajmniej, z czasem. Będziemy musieli się wyrobić w czasie. W takim razie wybudujmy sobie budynek biblioteki. Generuje punkty rozwoju. Dobrze byłoby go tu wepchnąć. Oczywiście logistyka Arkadiusza jak zwykle na najwyższym z możliwych poziomów. Czyli nie wejdzie. Się popieści, się zmieści, chciałoby się powiedzieć, ale nie bardzo. Postawmy sobie budynek biblioteki tutaj. Nasi ludzie będą działać. Jak tutaj sytuacja wygląda? Właśnie, przez przypadek... Aha, no mamy. Chociaż już jest inna siostra zakonna w ośrodku misyjnym niż ta poprzednia. Poprzednią niestety przez przypadek absolutnie wyrzuciłem. No i nasi ludzie oczywiście, którzy się tu sprowadzają, nie mając domów, budują sobie szałasy. Te szałasy są... Są takim najprostszym możliwym budynkiem mieszkalnym, który nie generuje nam żadnego zysku.
Dlatego warto jednak budować jakieś wiejskie domy, podnosi to oczywiście status danego mieszkańca, no i generuje nam również delikatny przychód w pieniążku. A o to nam chodzi. Plantacje mają swoje zapotrzebowanie na ziemi. Jedna ziemia jest lepsza dla jednej plantacji, inna gorsza dla drugiej. Tu akurat budujemy plantację, znaczy budujemy, tu właściwie znajduje się plantacja kukurydzy. Oczywiście nasi ludzie korzystają z tej plantacji, konsumując to, co jest na niej wytwarzane, w tym przypadku kukurydzę. Możemy im to zabronić, aby tego nie robili. My jednak nie mamy takiego założenia, ani takiego zamysłu. Biblioteka w toku. Nie, na początku staram się skoncentrować głównie na tym, co nakazuje nam tutorial. Nie kombinujemy, przejdziemy do kombinowania już wkrótce. Postaram się przejść dzisiaj tylko te samouczki. Zobaczymy, jak będzie to wszystko wyglądać, jeżeli się spodoba. Oczywiście śmiało i odważnie pisz w komentarzu, czy chciałbyś sobie zobaczyć z tego serię, czy wolałbyś zobaczyć od czasu do czasu jakiś tam odcineczek, czy jak, czy co. A tutaj sytuacja wygląda. Za 2 miesiące przypłynie okręt, także jest dobrze. Frachtowcem zwany popularnie. Nasza kopalnia funkcjonuje. No tutaj też oczywiście trzeba brać pod uwagę, że kopalnie się wyczerpują, te surowce w pewnym momencie jednak się wyczerpią. I informacja na temat biblioteki. Oczywiście wykształceni pracownicy. Do rozpoczęcia prac badawczych w bibliotece konieczni będą wykształceni pracownicy. Aby ich zatrudnić, musimy ich ściągnąć z zagranicy, korzystając z przycisku oczywiście zatrudni. Przypłyną następnym statkiem. Trzeba im jednak za tą usługę sporo zapłacić, ale są tego warci. W późniejszych erach możliwe będzie kształcenie mieszkańców. Nie trzeba wówczas polegać na zagranicznych ekspertach. Naszym zadaniem zaprosić 3 wykształconych pracowników do biblioteki. W takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić 3. No i jak widać, z każdym kolejnym cena wzrasta oczywiście. No nie jest łatwo, to nie są tanie rzeczy, było o tym wcześniej. Nasza wyspa się rozwija. Oczywiście surowce z naszych plantacji, jak i kopalni są przewożone bezpośrednio do portu. No i z portu oczywiście wszystko jest eksportowane. Tu możemy również sobie przyjrzeć, jak tu wygląda sytuacja. No ubogi. Efektywność pokazuje, jak dobrze budynek spełnia swoją podstawową funkcję. Efektywność 100%, jak najbardziej spoko. Eksport i import surowców. W każdym porcie znajduje się jeden statek. Jak to tutaj jest? Jeden statek handlowy, bo będziemy w pewnym momencie mogli otwierać sobie oczywiście szlaki handlowe i czerpać większe gratyfikacje. No, ceny ulegają zmianie, rynek jest płynny. Piękna nasza wyspa jest, mimo że zbyt wiele rzeczy na niej nie znajduje się. Tu mamy jeszcze jakieś ciekawe rzeczy, możemy się całej wyspie przyjrzeć. Wyspa treningowa, oczywiście będziemy koncentrować się na naszym osiedlu. W pewnym momencie będziemy zmuszeni ową wyspę badać, wysyłać naszych niestrudzonych i niestrudzonych właściwie naszych bojowych ochroniarzy, jeżeli możemy takich nazwać. Oni się tu jakoś ładnie nazywają, są to po prostu żołnierze tak naprawdę, ale żołnierze są tutaj połączeni w taki w takie bataliony, zdecydowanie możemy powiedzieć. Jest statek, zobaczymy, czy przypłyną nasi eksperci do biblioteki. Statek wpłynął, oczywiście ręczny, zaciągnięty, kotwica opuszczona, wysiadać. No i proszę bardzo, przybyła następująca liczba pracowników, 3, czyli właśnie ci ludzie, którzy mieli się pojawić, przybyli. Co mamy dalej? Eksploracja. To jest to, o czym wspominałem wcześniej. Aby odkrywać tereny wyspy i znajdować cenne surowce, można organizować ekspedycje. W twoim pałacu stacjonuje oddział żołnierzy, twoja straż przyboczna. Wyślij ich na poszukiwanie lasu pod wycinkę. Zaznacz pałac, kliknij przycisk eksploracja, następnie lewym przyciskiem myszy itp. itd. etc. Może będę tylko się koncentrował na tym, co mówi, a nie na tym, co doradza. W takim razie badania. No oczywiście. Czy my mamy poznać technologię wytwarzania
czegoś tam. Czy my to mamy tutaj w ogóle jakoś rozbite jeszcze w bibliotece? Czy to jest jakieś zadanie? Niekoniecznie. Let us research the Planck's technology to enable... Wytwarzanie desek nas interesuje, w takim razie nie będziemy zwlekać. Musimy najpierw wynaleźć oczywiście tartak. Tu już część z badań została przeprowadzona. Gdy będziemy rozpoczynać nową grę, będziemy zaczynać z niczym. Nawet nie będziemy wiedzieli, jak się sierpu używa, a już tym bardziej, jak się go robi. W takim razie badania mamy za sobą. No i spróbujmy teraz sobie poeksplorować tą wyspę. Weźmy sobie naszą ekspedycję, wyślijmy. Oczywiście to nie są po raz kolejny tanie rzeczy, tu wszystko kosztuje. No i myślę, że tutaj będzie dobry moment. No i nasi dzielni żołdacy wyruszają z pałacu, sformowani w szyk. Tacy trochę muszkieterowie zdecydowanie, można powiedzieć. Biegną, lecą, ciekną. Ten jeden troszeczkę ociąga się, ale to drobiazg, będziemy zmuszeni go. Oczywiście, no możemy tu robić różne ciekawe rzeczy z naszymi ludźmi, gdyby się im przyjrzeć. Możemy na przykład zabić danego obywatela, czemu nie? Możemy go aresztować, no ale niestety nie mamy więzienia chwilowo. Możemy próbować go przekupić. Przekupstwo oczywiście ma tutaj na zadaniu, w pewnym momencie dojdziemy do wyborów. No i te wybory będziemy musieli sobie na swoją korzyść oczywiście ogarnąć. Chociaż teraz zauważyłem, kurczę, że ten czas tutaj w tym tropiku leci dość jednak szybko. Staram się niczego nie przyspieszać swoim tempem. Przejdziemy sobie tylko ten samouczek, a następnym ja sobie zagram jeden odcinek po drugim. Bo zauważyłem, że faktycznie takie 30-minutowe odcinki ogląda się, przynajmniej w moim przypadku, mają dużo większą oglądalność niż takie 40-minutowe. Ale może i do tego czasu dojdziemy, do 40-minutowych. Może jakieś streamy, oczywiście zachęcam do subskrybowania kanałów. Dwa kroki sobie wyznaczyłem, 1000 subskrybentów i oczywiście rozpoczniemy sobie streamowanie, rozpoczniemy sobie takie troszeczkę youtuberstwo na poważniej. No a później 3 miliony, to już z tego 1000 subskrybentów to już z górki. Takie są cele. Okej, udało nam się wyeksplorować wyspę. Zobaczmy w takim razie, co mamy dalej. W oczekiwaniu na ukończenie badań możesz przygotować do produkcji nieprzetworzone surowce. Zbuduj obóz drwali, korzystając z kategorii w menu budowania. To jeszcze sobie zróbmy to w takim razie. Menu budowania, oczywiście nieprzetworzone surowce, obóz drwali. Będzie potrzebować 6 łebków niewykształconych. To widzimy po tych gwiazdkach, które są przedstawione obok ceny. No nie jest to jakaś droga inwestycja, wytwarza kłody, rozpada się, gdy w pobliżu nie ma więcej drzew. I to mi się podoba. Oczywiście zielona siatka pokazuje nam, gdzie najbardziej te drzewa są tutaj urodzajne. Im bardziej czerwono, tym mniej drzew i te ci drwalowie, drwale, no nie mieliby co robić. W takim razie postawmy sobie to powiedzmy tutaj. Aha, nie mogę tutaj postawić, gdyż jest za daleko od biura. Oczywiście takie budynki warto stawiać na najbardziej zielonym z możliwych terenów. Połączmy to wszystko oczywiście drogą. Wiadomo, pamiętamy, drogi są tutaj potrzebne. To nie to, co we Frostpunku. Jakoś tak tą drogę bym tutaj można było ładnie ustawić, powiedzmy sobie, w tym kierunku. Kurczę, chyba niekoniecznie. Trochę będą się kręcić na drodze. Nie rozpędzał się do maksymalnych tutaj prędkości nasi riksiarze. Mamy tutaj drobny taki, ale to taki jest oczywiście zabieg celowy. Dbamy o bezpieczeństwo. Taki riksiarz rozpędzony potrafi zrobić więcej szkód niż czołg, który się rozpędzi. Wiadomo, tutaj jakieś towary jeszcze by się mogły rozsypać, a później szedłby nasz prezydent, ktoś by wdepnął, przewrócił się i mogłoby to spowodować. Ajajaj, ajajaj, wolę o tym nie myśleć. Poczekamy sobie, aż ten obóz drwali się wybuduje. I będziemy kontynuować w następnym odcinku. Jeszcze raz przypominam oczywiście, jeżeli jeszcze tego nie robisz, zasubskrybuj kanał. Liczę na jakąś informację, czy seria będzie Ci się podobać, czy nie. Wstępnie na razie zaplanowanych jest sam samouczek. No i może rozpocznę sobie też jakiś tam wstęp do głównej kampanii. Jeżeli będzie Tropico miało jakąś taką w miarę przyzwoitą oglądalność, wtedy sobie przejdziemy sobie główną oś fabularną, przejdziemy sobie kilka misji, a może nawet wszystkie i spróbujemy może również ruszyć w kierunku takiego 100% wykonania kwestii w Tropico 5. To by było na tyle. Świetna,
Świetna robota, naturalnie tutaj penultimo nas chwali, budowa dobiegła końca. Kierowcy będą oczywiście tutaj wszystko ogarniać. Ale na dziś to tyle. Dzięki za wspólnie spędzone chwile i do zobaczenia wkrótce w kolejnym odcinku z Tropico, gdzie będziemy kontynuować przeprawę z samouczkiem i zobaczymy, co ciekawego tutaj jeszcze twórcy nam przygotowali. Penultimo się żegna, Arkadiusz R. Prezydente również się żegna. Do zobaczenia wkrótce, na razie, cześć.